Pulpit lokomotywy ST48 podzielony jest na trzy panele. Na pierwszym panelu mamy wyświetlacz diagnostyczny, który służy do komunikacji pomiędzy maszynistą a komputerem pokładowym. Służy on do informacji o ogólnym stanie lokomotywy i tam różnych awariach. Mamy tutaj również lampki czuwaka, SHP, poślizgu, pożaru i manometry cylindrowe przewodu głównego i przewodu zasilającego. Na panelu drugim znajduje się kamera z czterema różnymi widokami, które sobie możemy dobrowolnie powiększać. Wycieraczki, spryskiwacze, wycieraczki drzwi i ogrzewanie szyb. Na pulpicie trzecim, na panelu trzecim mamy radio, koliber, przycisk aktywacji pulpitu, nastawnik układu hamulcowego, oświetlenia, ogrzewanie i rodzaj pracy hamulca oraz stop awaryjny pracy silnika, który tak samo jak ten czerwony na skrzyni silnika diesla całkowicie awaryjnie zatrzyma nam pracę silnika i będziemy musieli resetować. Tu poniżej mamy hamulec bezpieczeństwa, przyciski hamulca sprężynowego, smarowanie obrzeży, flash alarm, czyli jednocześnie mruganie świateł i sygnały dźwiękowe, napełnianie uderzeniowe, tak zwana fala, asymilacja, odluźniacz, przyciemnianie, tempomat, reflektory, kasowanie czuwaka SHP, nastawnik jazdy, który ma w sobie funkcję również nastawnika kierunku jazdy, hamulec zespolony i hamulec dodatkowy. Kolejny przycisk kasowania czuwaka. Tutaj poniżej jest trzeci. Obok jest piasecznica. Pierwszy raz się spotykam z lokomotywą, która ma tyle na jednej stronie możliwości skasowania czuwaka. Jest to, nie powiem, wygodne bardzo. Sterowanie nastawnikiem kierunku jazdy jest banalnie proste. Najpierw wybieramy sobie kierunek, w zależności czy chcemy jechać do przodu czy do tyłu. Kierunek przód, kierunek tył. Tutaj będzie nam lepiej pokazać. Na kierunku przód, aby ruszyć, musimy przestawić tą dźwignię do samego końca. Ona tutaj sama wraca, dlatego musimy tutaj kontrolować, żeby uzyskać żądane przez nas obroty silnika. Tak samo działa w drugą stronę. Tutaj schodzimy z mocy zadanej przez nastawnik jazdy. Przechodzimy do kranu hamulca zespolonego, który używamy w ten sposób. Ma on tutaj różne pozycje. Obecnie jest tutaj w pozycji RP. To jest pozycja standardowa podczas normalnej jazdy pociągowej. Gdy damy sobie tutaj do przodu dźwignię, mamy FS i to jest napełnianie przewodu głównego. Gdy przejdziemy do pozycji 1A, jest to ostatni stopień luzowania. Lokomotywa nam nie zahamuje. Ona służy tylko tutaj, żeby już w takim końcowym momencie przytrzymać tam skład zahamowany. Pozycja 1B to jest stopień hamowania pierwszy. Tak samo tutaj już dalej 3, 4,
5 i z każdą pozycją hamowanie jest coraz mocniejsze. Gdy dojdziemy do MB, jest to hamowanie pełne i wartość tutaj w przewodzie zejdzie nam do 3,75 bara. Dalej mamy już tylko EB, co jest hamowaniem nagłym i powoduje zejście z przewodu, zejście powietrza z przewodu głównego. Jesteśmy teraz przy hamulcu dodatkowym, który ma 5 pozycji. T+, TX, B i B+. Obecnie jesteśmy na pozycji X, która jest pozycją wyjściową w czasie jazdy, o ile lokomotywa jest wyluzowana, tak? Pozycja X jest utrzymaniem zadanego stopnia hamowania. B służy do zwiększania stopnia hamowania. Po ustaniu siły nacisku nastawnik samoczynnie powinien wrócić w pozycję X i utrzymywać tą zadaną przez nas moc hamowania. Wraca, tak, czyli wszystko działa. Mamy tutaj jeszcze pozycję B+. To jest zwiększenie stopnia hamowania do całkowitego zahamowania hamulca dodatkowego. No i utrzymanie hamulca w tym stanie maksymalnym, tak? Przejdziemy teraz do pozycji T, która zmniejsza nam stopnie hamowania. I tak samo analogicznie do pozycji B, jeśli ją puścimy, wraca w pozycję X. I pozycja T+, zmniejszenie stopnia hamowania do całkowitego zluzowania hamulca dodatkowego i utrzymanie jego w pozycji 0. Jeśli nam lokomotywa całkiem wyluzuje, możemy śmiało przestawić nastawnik hamulca dodatkowego w pozycję X i nic się nie powinno dziać. Ja dla bezpieczeństwa zawsze trzymam w tej pozycji, bo nie ufam niestety, jak to na kolei powinno być, nikomu się nie powinno ufać, jak to zawsze mówili starsi. Wewnątrz kabiny mamy jeszcze tutaj urządzenia znajdujące się na szafce niskiego napięcia, takie jak amperomierze baterii, woltomierze baterii. Tutaj mamy terminal silnika Caterpillar, którego się w rzeczywistości nie używa. Przynajmniej ja się z tym nie potrzebowałem nic tutaj dotykać na szczęście. Mamy stacyjkę, włączniki i wyłączniki silnika, przełącznik biegu jałowego, wyłączenie przeciwpoślizgu, rodzaje pracy lokomotywy pojedyncza, jazda ciągniona i wielokrotna. Tutaj mamy Webasto, test izolacji, lampkę braku ładowania baterii. Tutaj mamy manometr hamulca postojowego, kasowanie alarmu przeciwpożarowego, kontrolę sygnalizacji przeciwpożarowej i tutaj przycisk likwidacji pożaru, oświetlenie stopni, oświetlenie przedziałów, awaryjne, klimatyzacja, wyłączniki silników trakcyjnych, poniżej bezpieczniki rozruchu, sprężarki oświetlenia, zasilania syren, reflektorów i radiotelefona. No i to tyle. Wewnątrz mamy jeszcze setki innych bezpieczników, ale tam nie będziemy zaglądać. Teraz pokażę, jak przebiega proces uruchamiania lokomotywy. Po załączeniu baterii przekręcamy stacyjkę. Kasujemy SHP i czekamy. Po włączeniu się komputera możemy przejść do aktywacji pulpitu. Musimy zbić czuwak.
przełącznik biegu jałowego musi być w pozycji 1. Wciskamy start. I czekamy, aż ta ikonka będzie świeciła się ciągle. Aż przestanie mrugać. Mruga, ponieważ superkondensator ładuje się i dopóki nie będzie w pełni naładowany, lokomotywa się nie uruchomi. Niestety trwa to w zależności od tego, ile lokomotywa stoi z włączoną baterią. No nieraz nawet i 5 minut, więc czekamy cierpliwie. Jak widzimy, przestało mrugać, czyli możemy przejść do uruchomienia silnika. W tym celu wciskamy raz jeszcze przycisk start. Voilà, wszystko działa. Aby móc sobie jechać, musimy przełączyć bieg jałowy na zero, ponieważ jak w aucie, bez wbitego biegu, na luzie byśmy stali w miejscu, moglibyśmy sobie gazować. I to będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że chociaż troszkę rozjaśniłem sytuację, jak to tam wygląda z tą lokomotywą. Wiem, że pewnie jest wiele niemerytorycznych rzeczy. Jest to mój pierwszy filmik, moje pierwsze nagranie przed kamerą. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam na moją stronę na Instagramie, mój dzień w KD. No i to tyle. Jeśli się podobało, mam nadzieję, że będzie możliwość nagrania innych filmików z innych lokomotyw. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej lokomotywy jeszcze, to z chęcią postaram się uzupełnić na tyle, ile moja wiedza pozwala na to. Dzięki, pozdrawiam, cześć.